Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Nazywam się Anna Paul, jestem terapeutą małych dzieci z SD. Witam Was tutaj na kanale Terapia Małego Dziecka z SD, ale tak po prawdzie wiele wskazówek nadaje się, czy można spokojnie wprowadzać w terapii dzieci z innymi trudnościami rozwojowymi bądź dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy. Chciałam dzisiaj trochę zawiesić się, trochę zatrzymać się przy zabawie, dlatego że ona bardzo dużo budzi emocje czasami i w gabinetach terapeutycznych, i w domu. Nasze dzieci z SD bardzo często bawią się w taki sposób bardzo stereotypowy, taki bardzo schematyczny. Trudno tak naprawdę odszukać takich cech typowych dla zabawy i też takich funkcji, jakie oczekujemy, by zadziały się w zabawie. Zabawa z takiego naszego czucia, czy takiego myślenia definicyjnego poniekąd, to jest pewna aktywność, która z pewnością daje radość, sprawia przyjemność, jest czymś niewątpliwie przyjemnym dla osób typowo rozwijających się. Inaczej rzecz trochę ma się w terapii dzieci z SD, czy u dzieci z SD, dlatego że nasze pojęcie zabawy, a ich pojęcie zabawy, to są dwie różne strategie dość często. Jeśli chciałabym uczyć dzieci z SD zabawy, a chciałabym, dlatego że zabawa pełni wiele funkcji tak naprawdę, daje wiele możliwości w zakresie uczenia się nowych umiejętności, ale też relacji społecznych, zachowań językowych, naśladowania, współpracy, jakby towarzyszenia drugiej osobie w zabawie, uczenia się reguł. To są takie przestrzenie, które otwiera nam zabawa. To tak naprawdę nasze różne spojrzenia, czy nasze różne doświadczenia związane z zabawą przynoszą też czasami niejasności, czy różne definicje nas, terapeutów, a rodziców. Zdarza nam się, że rodzic mówi: nie po to jestem tutaj na terapii, żeby pani się z nim bawiła. Ja chcę, żeby pani z nim pracowała. Ja chcę, żeby pani go uczyła, a nie bawiła się z nim. Jeśli ktoś myśli o tym, że terapia dziecka jest suchym uczeniem się, no to myślę, że to może być bardzo trudne doświadczenie i dla dziecka, i dla terapeuta, ale też dla rodzica. Naturalną aktywnością dzieci do uczenia się różnych umiejętności jest zabawa. Natomiast myślę sobie, i wielokrotnie to mówię, że jak łatwo się może domyślić, czy łatwo dość na to wpaść, mamy trudności na poziomie rozumienia, co ja jako terapeuta mam na myśli, jeśli mówię, że idę z dzieckiem się bawić, albo choć pójdziemy się pobawić, a co innego ma na myśli dorosły. Dorosły, który jest już osobą pracującą, który jest w przestrzeni swojej zawodowej. Dla niego, jeśli mówi, że idzie się pobawić, czy będzie się bawił z kolegami, jest to bardzo często kwestia maksymalnego odpoczynku i nie myślenia w ogóle o pracy, o nabywaniu nowych umiejętności, uczeniu się czegokolwiek. Jest to czas, w którym dorosły odpoczywa. Dla niego bardzo często to znaczy, czy to definiuje pojęcie zabawy. Natomiast dla nas, terapeutów, zabawa jest to naprawdę, szczególnie u dzieci z SD, bardzo ciężka praca. Tak samo u dzieci z deficytami uwagi. Dzieci uczą się przez zabawę. Uczą się nie tylko się bawić, jak to czasami rodzice myślą, że to chodzi tylko o to, żeby się pobawić. Nie. Tam przestrzeni do współpracy, do uważności na drugiego człowieka, do przyjmowania pewnych reguł, do przestrzegania pewnych reguł, do naśladowania, do wchodzenia w rolę, uczenia się czasami językowych zwrotów. Wykorzystanie języka w takim aspekcie komunikacyjnym jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dlatego zachęcam do takiego myślenia, że dziecko w swojej terapii
musi się spotkać z zabawą, że dla niego jest to naturalna przestrzeń do uczenia się i w naturalny sposób, nabywając wtedy tych umiejętności, jest większa szansa, że będzie z nich korzystać, że te umiejętności będą wykorzystane w takim aspekcie pragmatyki. Jestem zwolennikiem budzenia dzieci w dzieciach. O, obudź dziecko w dziecku, proszę. To jest kubeczek, który macie odbicie lustrzane, ale jest to kubeczek, który już od ubiegłego czwartku towarzyszy mi i pojawi się u nas w sklepie. W sklepie na stronie www.pareo.edu.pl. Będzie można go już zakupić w przyszłym tygodniu. Jest ich tylko, myślę, że 200 sztuk będzie maksymalnie do sprzedaży. Więc jeśli ktoś jest w takiej gotowości, w takiej chęci, w takiej potrzebie posiadania takiego przypominacza, oczywiście zachęcam. A już w środę idzie do druku druga część zaczytanych Mniam do brzucha. Jeśli chcecie, albo chciałabym, bo właściwie trudno uzyskać tu od Was taką bieżącą odpowiedź, chciałabym Wam przeczytać jedną zwrotkę tak na sucho, bez ilustracji, bo one jeszcze się nie wydrukowały, aczkolwiek już Asia Lichtańska je przygotowała. Pierwszą zwrotkę zaczytanek Mniam do brzucha. Głodny robak z pustym brzuchem często drapał się za uchem. Myślał, to jabłko będzie pycha. Mniam. I pusta jest już micha. I tak nasze zwierzęta będą sobie zjadać różne rzeczy. Dzieci będą naśladować. Będzie pusta micha. Jak zabiorą to, co zwierzę chciałoby zjeść, zwierzę potem będzie pojedzone z wielkim brzuchem. A znowu element pewnych powtórzeń, gestów, które możemy dodać i takiego czytania uczestniczącego, towarzyszącego tak naprawdę i takiego mającego wpływ na to, co się dzieje w tej książce. Mam nadzieję, że przykuje uwagę dzieci na dłużej. Serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia.